Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Witam wszystkich słuchaczy telewizji Nadzieja TV na kolejnym studium Słowa Bożego w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Tematem dzisiejszego rozważania jest Kościół Chrystusa i prawo. Razem ze mną w rozważaniu Bożego Słowa biorą udział Ewa, Igor, Łukasz, a ja na imię mam Mariusz. Oczywiście zanim zaczniemy czytać, zanim zaczniemy rozważać Boże Słowo, chciałbym, żebyśmy wspólnie się pomodlili. Igorze, bardzo bym prosił Ciebie. Panie Boże, dziękujemy Tobie za to, że Ty dajesz nam możliwość, abyśmy razem otwierali Pismo Święte, byśmy studiowali Twoje Słowo. Panie, prosimy, abyś Ty był wśród nas obecny Twoim Duchem Świętym, abyś Ty podnosił nasze umysły, nasze serca, nasze dusze ku Tobie, Panie, abyśmy mogli się zbliżyć do Ciebie przez Twoje Słowo. Prowadź nas, Panie, proszę. Modlimy się w Twoje ręce, my Ciebie uwielbiamy i wyszamy. I bądź Tobie chwała na wieki. Amen. 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 Tak jak powiedziałem, rozważamy bardzo ciekawe zagadnienie. Mówimy o Kościele Chrystusa, to jedno, ale także i prawie, Bożym prawie. I tak się składa, że chyba takim powszechnym skojarzeniem jest to, że kiedy mówimy o Kościele Chrystusa, to myślimy o samym Chrystusie, o tych, których powołał, no na pewno o Nowym Testamencie. Natomiast to dzisiejsze rozważanie nasze nie rozpoczyna się od Nowego Testamentu, tylko zaczynamy mówić o postaciach starotestamentowych. W zasadzie zaczynamy mówić od samego Adama. Może wyjaśnimy na samym początku, dlaczego tak robimy. Jeżeli mówimy o Kościele, to w sumie to słowo oznaczające Kościół oznacza tych, którzy zostali wezwani, wywołani. I tak w każdym czasie, w każdym pokoleniu Bóg wzywał, powoływał ludzi, aby szli tą Bożą drogą, żeby ukazywali Jego wolę w swoim życiu, żeby byli wierni Bogu, posłuszni. I właśnie chyba w tym kontekście będziemy rozmawiać o Kościele. Także jeżeli mówimy o Kościele Chrystusa, to mówimy ogólnie o ludzie Bożym, prawda? O tych, którzy byli Bogu wierni. I takim jakimś spoiwem, czymś wspólnym dla tych wszystkich, którzy naprawdę poszli Bożą drogą, no, pewnie było wiele elementów, ale na pewno było poszanowanie dla Bożego porządku, prawa i na pewno niezbędne dla człowieka było to, że Bóg darzył go łaską. Oczywiście moglibyśmy mówić jeszcze o wierze, o innych rzeczach, ale chciałbym, żebyśmy właśnie przez te różne postacie, o których będziemy mówili, jakby, żebyśmy na nie spoglądali przez pryzmat ich zrozumienia, ich praktykowania tych pojęć, które tak naprawdę są ważne w codziennym życiu. A więc prawo i łaska. Boża łaska oczywiście. Wydaje mi się, że Biblia daje taki dosyć klarowny obraz ludu, który jest do czegoś powołany. I tak jak rozumiem z tej lekcji naszego tego studium, które no, jest jakby naszą tym głównym dzisiaj tematem, no Chrystus powołuje tych, którzy chcą być takimi jak On. Chcą, żeby mogli w jakiś sposób się do Niego upodobnić. Łaska, zbawienie z łaski jest darem dla człowieka, dlatego że nie było innej możliwości, żeby człowiek mógł przetrwać. Co nie znaczy jednak, prawda, że ludzkość ma być w totalnej inercji. Nic nie robić, nie starać się. Łaska jest i to wystarczy. Wydaje się, że przez całą historię Biblii, od początku, czyli od momentu stworzenia, potem przez upadek i potem na końcu też, kiedy się dzieje dokładnie odwrotnie i pojawia się no, oczyszczenie, a potem jest czas ponownie życia w raju. Pan Bóg niejako spina tą historię takim wezwaniem,
Nie, że my potrafimy żyć sprawiedliwie, ale że my chcemy żyć sprawiedliwie. Więc jeżeli mogę, chciałbym, żebyśmy tak przyjrzeli się już konkretnym jakimś postaciom i w tym naszym rozważaniu, tak jak no, przygotowywaliśmy się wspólnie chyba, mówiliśmy o takich czasach, no na początku, od Adama do Noego, a spójrzmy nawet na samego Adama. Czy tam rzeczywiście widać istotę prawa Bożego, że ono było obowiązujące, że było dla Adama ważne i czy była łaska? Jak to wyglądało na samym początku? Patrząc ogólnie na Adama, to możemy powiedzieć, że rzeczywiście tam było prawo, które Pan Bóg na samym początku przedstawił. Nie było według naszego rozumienia całe 10 przykazań, ale jednak uważam, że ich świadomość była na tyle duża i ta obecność Boga była tak szeroko też dobrze zrozumiała i obecna, że oni rozumieli wszystkie prawa, którym się kieruje Bóg. Tak? Więc dlatego uważam, że mieli świadomość prawa Bożego w pełni. I w tym momencie, kiedy Pan Bóg dał tylko pewną rzecz, którą oni mieli nie przekroczyć, czyli drzewo poznania dobra i zła, to wtedy, kiedy oni złamali akurat to przykazanie, które Pan Bóg nakazał, aby nie jedli z tego drzewa, to oznaczało po prostu nieposłuszeństwo ogólnie do Pana Boga. I teraz wszystko, co jest właśnie nieposłuszeństwem względem Pana Boga, to jest po prostu łamanie prawa. I oczywiście w tym wszystkim Pan Bóg pokazał, że On zawsze wychodzi jako pierwszy ten, który podaje rękę. Ten, który ratuje, ten, który z powrotem wyciąga tego człowieka z tego grzechu, z tej swojej, można powiedzieć, głupoty i wyciąga go gdzieś na równi z nim, prawda? I pokazuje mu, że on jest tym, który daje mu życie. Tak? Właśnie niezależnie nawet czasami nawet od wszystkich innych elementów. Więc uważam, że działanie Boga w życiu Adama pokazało, że on jest suwerennym. On panuje nad całym światem i oczywiście tak samo prawo, które on daje, ono jest święte i nikt nie może to prawo zmienić, a nie ingerować w tym prawie. Poza tym zobaczmy może inną rzecz. Czasami Adama broni się, prawda, że on do końca złamał to przykazanie, że to wąż, szatan kusił go, owszem. Ale właśnie trzeba popatrzeć, że szatan w jakiś sposób kusił Adama, on kusił go do tego, co było tylko i wyłącznie przynależało do Pana Boga. Tak? Czyli do tego, że właśnie Pan Bóg był wszechwiedzący, wszechmogący. Tak? No i w tym momencie widać, że do tego Adam sięgnął. I to jest to, bo to, co... Zobacz, jeżeli mówimy o samym procesie tego upadku, to mówimy, zaczęło się od braku zaufania do Boga, od niewiary, tak. A przerodziło się w końcu przeszło przez to konkretne przestąpienie Bożego zakazu. Ale zauważyłeś słusznie, rzeczywiście Adam, który jest stworzony na obraz i podobieństwo Pana Boga, wie, co jest dobre i co jest złe, chociaż Bóg od samego początku chce go uchronić, żeby na własnej skórze nie odczuł tego, co jest złe, no to co dobre, to Bóg mu tego nie żałuje. Ale chciał Bóg, nie udało się. Człowiek dokonał innego wyboru i no właśnie, i zauważamy, że przychodzi Boża łaska. Bóg w swojej dobroci nie odbiera Adamowi i Ewie życia, ale przedstawia im swój plan, podczas którego realizacji szatan zostanie ukarany, człowiek ma szansę nawet żyć wiecznie. Mimo tego, co się stało. Słucham. Znaczy, myślę, że zauważyć tutaj jeszcze należy to, że prawo nie odnosi się tylko już do tych grzesznych warunków, o jakich czytamy w Piśmie Świętym, w tej naszej historii, ale prawo jest w tych doskonałych warunkach. Także później jest, jeżeli mówimy o Kościele w tych wszystkich czasów, w całej historii, to w sumie jest to prawo od samego początku, kiedy są doskonałe warunki, a później już jest grzech. I tak samo tutaj Bóg obdarzył ich łaską, nie unicestwiając ich, kiedy przestąpili to prawo, ale później chociażby odzież,
którą im przygotował, to też była już realizacja tego planu Bożej łaski dla człowieka. Prawo i łaska idą cały czas z człowiekiem, prawda? Człowiek ma tego dostęp, ale mówimy tak naprawdę, zobaczcie, o bardzo takiej trudnej dla człowieka sytuacji. Adam wie, co zrobił. Musi uciekać z raju, jest mu bardzo przykro. Rodzą się dzieci. Starają się te dzieci wychować jak należy, zaszczepić w nich poczucie tej Bożej sprawiedliwości i wzbudzić w nich pragnienie tej sprawiedliwości. Z Ablem się udaje. Kain idzie swoją drogą. Ale żeby rzeczywiście nie zatrzymywać się jakby tutaj za długo na tym jednym człowieku, to chcę zobaczyć, że kiedy czytamy Biblię, w zasadzie zdążymy przeczytać 5 rozdziałów, a na początku 6 rozdziału czytamy o tym, że świat jest w takim stanie, gdzie na wszystkich mieszkańców tej ziemi pozostaje tylko Noe i jego rodzina, jako ci, którzy reprezentują Pana Boga i chcą tej Bożej sprawiedliwości i szanują Boże prawo i korzystają z Bożej łaski, a reszta ludzi żyje takim życiem, gdzie Bóg mówi, tak naprawdę to życie musi się skończyć, musi przyjść kara. To nam mówi z jednej strony o tym, że przestrzeganie Bożego prawa to nie jest taka prosta sprawa, że każdy z natury... Nie, nikt z natury tego prawa nie przestrzega. Ale chciałbym, żebyśmy spojrzeli właśnie na jakby ten taki drugi etap. Mówimy Noe, aż gdzieś tam do czasów Abrahama. Jak tutaj właśnie wygląda kwestia tego prawa i Bożej łaski? Może zacznijmy od Noego. No, na pewno, jeżeli chodzi... O Noego był on, jak jest nawet o nim napisane, świadomy tego, co jest prawe i co jest dobre. Przede wszystkim to się jednak wpisywało w ten plan posłuszeństwa Panu Bogu. No bo prawo Boże też jest oczywiście czymś, co opisuje Boży charakter, ale też jest czymś, co, do czego Pan Bóg nas powołuje. Noe był posłuszny. Pan Bóg mu powiedział, nie mogę znieść więcej tego stanu, jaki jest. Musi się to skończyć. Działaj. Buduj, wołaj i Noe, jak mu Bóg powiedział, tak uczynił. Ale ja zadam pytanie. Dobrze, Noe był posłuszny. Nawet jest powiedziane, był nieskazitelny w tym pokoleniu. To dlaczego czytamy w historii potopu między innymi takie słowa? Noe znalazł łaskę w oczach Boga. O czym to świadczy? Że jednak łaskę znalazł w oczach Pana Boga. Mi się wydaje, że to jest bardzo ważny element wyboru Pana Boga. Pan Bóg jest tak, że cały czas wybierał swoją resztkę, czyli osoby, przez których działał. I tak samo wyraźnie widać, że Noe został wybrany do specjalnego posłania, do specjalnego dzieła, które Pan Bóg miał plan. Tak? Dobrze, czyli łaska, bo Bóg wybrał. A jak myślisz, czy na przykład łaska, bo Noe nie był aż taki doskonały? Czy był rzeczywiście nieskazitelny, perfekcyjny, żadnej złej myśli, żadnego złego czynu? Tak sobie Noego wyobrażasz? Na pewno nie. No nie. A więc zobaczcie, chcę, żebyśmy jedną myśl, bo później ona będzie pewnie zauważana wielokrotnie, chcę, żebyśmy tę myśl podkreślili, że ci, którzy obierają drogę Bożą i obierają drogę kroczenia Bożym, zgodnie z Bożym prawem, oni są obdarzani Bożą łaską, tym niezasłużonym darem, Bóg im przebacza. I może dlatego właśnie, znaczy może na pewno dlatego mogą być nieskazitelni w oczach Pana Boga. Może tylko dodam jedną rzecz, że ważne jest tu działanie Pana Boga, bo łaska i prawo bez działania Boga, bez ingerencji Boga w życiu każdego człowieka jest jakby jałowa, bez tej postawy, tak? Więc nawet samo przykazanie, czy możemy przestrzegać przykazania? Czy my sami siebie możemy przekazać przykazania jako człowiek? To tylko i wyłącznie łaska Boża, czyli działanie Boże w nas umożliwia nam przestrzeganie przykazań. Dobrze, czyli rodzina Noego to był dobry przykład. A tak? Jakimi słowami jest charakteryzowany ten świat, szeroko pojęty świat poza rodziną Noego w tamtych czasach? Mówię tutaj o 6 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej. Co jest o nich powiedziane? Może przeczytam tutaj 5 werset w tym 6 rozdziale, tak bardzo dobrze to charakteryzuje. A gdy Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe, żałował Pan, że uczynił człowieka na ziemi i bolał nad tym w sercu swoim. Jeżeli mówimy o Noem, to
człowiek sprawiedliwy, a tutaj zupełnie inna postawa. Gdzieś tam w swoich myślach, dążeniach, celach ludzie są ustawicznie źli, dążą ciągle do złych rzeczy. I tak jak mówimy jeszcze przecież o tym świecie przedpotopowym, ludzie żyli bardzo długo, prawie 1000 lat. I nawet w ciągu jednego pokolenia, w ciągu życia jednego człowieka, jak to musiało się uwidaczniać i nasilać, skoro Pan Bóg powiedział, że żałuję, że uczyniłem człowieka. Jak to musiało być spotęgowane wręcz tym. Historia potopu się kończy. Rodzina jedna jest uratowana. Mają od Boga to wybranie, żeby zanieść dalej pojęcie sprawiedliwości, Bożego prawa, żyć w Bożej łasce. Aż tu nagle, niedługo później dowiadujemy się, ludzie budują sobie wieżę Babel. Nie chciałbym, żebyśmy się nad tym długo zatrzymywali. Chcę tylko znowu podkreślić, że człowiek tak doświadczony jak rodzina Noego przez potop światowy dokonuje wyboru, który przekreśla Bożą wolę, przekreśla Bożą sprawiedliwość. Człowiek chce po swojemu, chce w jakiś sposób zabezpieczyć się. To jest tylko przykład, jak straszny jest grzech, jakie konsekwencje tego bycia na ziemi już jako dzieci Adama i Ewy, jakie to jest naprawdę trudne. I wtedy dowiadujemy się, że Bóg dokonuje wyboru innych ludzi, Abrahama. Już nie będziemy musieli mówić skąd, jaką drogą Bóg go powołał, jaką prowadził, ale Bóg wiąże z Abrahamem określone swoje plany. Jakie to były plany? Konkretnie miał stworzyć taki naród, w którym będzie realizowane właśnie to Boże prawo, gdzie ludzie mają przedstawiać to Boże prawo wszystkim okolicznym narodom, żeby nie zostało zapomniane. Bo chociaż gdzieś tam, tak jak widzimy, czytając historię Abrahama, że inni ludzie też znają to prawo w większym lub mniejszym stopniu, ale konkretnie Bóg wybiera Abrahama, żeby tutaj te wszystkie rzeczy, które Bóg chce, żeby nie były zapomniane. Czy ja przesadzam, jeżeli mówię, że to jest Kościół Boży w tamtych czasach? Jest napisane, że w całej historii, nawet to pierwsze, pierwsza jakby przepowiednia na temat tego, że nie będzie tak łatwo szatanowi zwieść czuło człowieka, jeszcze w trzecim rozdziale Księgi Pierwszej Mojżeszowej, jest napisane, że będzie jakiś konflikt, że to nie będzie tak, że wszyscy od razu się poddadzą. Z natury będą poddani, bo z natury rzeczywiście wszyscy jesteśmy grzeszni. Natomiast bój toczy się o to, czy człowiek może i chce poznać lepiej Boga. I rzeczywiście w przypadku Abrahama wyglądało to tak, że musiał znać ten głos. Musiał się z Bogiem w jakiś sposób kontaktować, żeby ten głos usłyszeć. A potem jest o nim tak napisane w 26 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej. To też jest bardzo ciekawa rzecz. Tam 5 wiersz. Dlatego, że Abraham był posłuszny głosowi mojemu i strzegł tego, co mu poleciłem, przykazań moich, przepisów moich i praw moich. Ciekawe jest właśnie to, że zrozumienie łaski dla tego Bożego Kościoła, który rzeczywiście, tak jak wtedy, tak jak powiedziałeś, wydaje się, że Abraham był absolutnie tym Bożym Kościołem. Że to zrozumienie Bożej łaski przychodzi wtedy, kiedy człowiek też wie, czym jest grzech. A żeby wiedzieć, czym jest grzech, potrzebna jest mu wiedza na temat Bożego prawa, a zarazem aspiracja, żeby postawić to jako pewien wzór. Dziękuję bardzo. Zobaczcie, my dzisiaj mówimy o Kościele Chrystusa. A więc jakby cały czas w kontekście tego, co w Nowym Testamencie. Tam to jest oczywiste, że mówimy o łasce, mówimy o wierze. No nie zawsze jest to oczywiste, że mówimy też o Bożym prawie, niestety. Ale to już są takie ludzkie jakieś komentarze. Natomiast to, co chcę podkreślić, to, że kiedy patrzymy na Abrahama, który rzeczywiście ma nieść światło Bożego prawa, marzyć Bożej łasce, to nie jest idealny człowiek. Znaczy jemu Bóg składa niezwykłe obietnice. Mówi, uczynię z ciebie naród wielki, będę ci błogosławił. Będę błogosławił tych, którzy tobie błogosławią. Przeklinał tych, którzy ciebie przeklinają. W potomstwie twoim będą błogosławione wszystkie narody ziemi. To wszystko jest naprawdę cudowne, ale Abraham nie jest doskonałym człowiekiem. Mhm. Jest lękliwy. Jest wiele sytuacji, które pokazują, że może niegodny tego wszystkiego. No naprawdę niegodny, bo przecież mówimy o tym, że ludzie żyją w
dzięki Bożej łasce. I nawet przychodzi taki moment w jego historii, w której to czytamy, uwierzył Abrahama Bogu, a to poczytane zostało mu za usprawiedliwienie. Usprawiedliwienie to takie pojęcie, o którym apostoł Paweł mówi. To jest taki termin sądowy, prawda, że gdzie mówimy, jest oskarżony, jest nawet wydany wyrok, a ktoś go usprawiedliwia. Taki był Abraham. I wiecie, to, co wydaje mi się jest ważne, to to, żeby mówić o prawie Bożym, ale właśnie w kontekście takich realiów, a nie jakiegoś takiego wyidealizowanego spojrzenia na ten Kościół Boży, który nigdy nie robi nic złego, zawsze jest posłuszny, nieskazitelny. Nie ma takich ludzi. Ale to są ludzie, którzy z jednej strony będą szanowali Boże prawo i to są ludzie, którzy naprawdę chwytają się Bożej łaski, która jest dla nich jedyną szansą. Ta Boża życzliwość, ta Boża przychylność, ta kolejna szansa, to kolejne przebaczenie. To jest coś, co rzeczywiście człowieka potrafi podnosić. I o takich ludziach mówimy. Taki był Abraham. Zresztą, jeżeli już chcę nawiązać do Kościoła Nowego Testamentu, to zauważmy, że apostoł Paweł, kiedy pisze w liście do Rzymian dużo na temat usprawiedliwienia z łaski przez wiarę, to mówi o Abrahamie jako przykładzie ludzi wierzących. A więc nie takich zapatrzonych w prawo na zasadzie zrobisz to wszystko, co ci każe, to będziesz zbawiony. Nie. Czytamy o tym, że mamy do czynienia z człowiekiem, który został usprawiedliwiony z wiary, a żył w Starym Testamencie, bo cały czas jest to ten sam Kościół Boży, który funkcjonuje na niezmienionych warunkach. Szacunek dla Bożego prawa, ale tak naprawdę żyje dzięki łasce Bożej. Jeżeli możemy, to chciałbym, żebyśmy przeszli dalej, bo mówimy tutaj o Abrahamie, ale Stary Testament to także inna postać, niezwykła postać, jakim jest Mojżesz. Czy tam też widać łaskę i prawo, szacunek dla jednego i korzystanie w każdej chwili życia z Bożej łaski. Znaczy, myślę, taką rzecz można zauważyć, że często są takie pojęcia, że łaska to dopiero Nowy Testament. A tutaj, jak rozmawiamy cały czas, to widzimy, że bez łaska i prawo są ze sobą związane od samego początku, od samego raju i poprzez tych kolejnych mężów Bożych w ich życiu jest łaska i prawo. Może, żeby to w jakiś sposób uwydatnić, przeczytajmy z 5 Księgi Mojżeszowej, z 7 rozdziału, kilka wersetów, od 6 może. Jak ten Kościół Boży widzi Bóg? Jak chce, żeby był kształtowany? Gdyż Ty jesteś świętym ludem Pana, Boga Twego. Ciebie wybrał Pan, Bóg Twój, spośród wszystkich ludów na ziemi, abyś był Jego wyłączną własnością. Nie dlatego, że jesteście liczniejsi niż wszystkie inne ludy, przylgnął Pan do was i was wybrał, gdyż jesteście najmniej liczni ze wszystkich ludów. Lecz z miłości swej ku wam i dlatego, że dochowujecie przysięgi, którą złożył waszym ojcom. Wyprowadził was Pan możną ręką i wybawił cię z domu niewoli, z ręki Faraona, króla egipskiego. A tak wiedz, że Pan, Bóg twój, jest Bogiem, Bogiem wiernym, który do tysiącznego pokolenia dochowuje przymierza i okazuje łaskę tym, którzy go miłują i strzegą jego przykazań, lecz sam odpłaca tym, którzy go nienawidzą, aby ich wytracić. Nie zwleka, ale odpłaca temu samemu, kto go nienawidzi. Przestrzegaj więc przykazań, ustaw i praw, które ja ci dziś nakazuję. Spełniać. Więc co w tych słowach rzeczywiście jest takiego adekwatnego do sytuacji, o której mówimy dzisiaj? Przede wszystkim to, że Pan Bóg wybrał, tak? Pan Bóg jest tym, który nadał prawo, ale tak samo Pan Bóg jest tym, który działa przez tych ludzi po to, żeby byli właśnie tym ludem Bożym. Dla mnie ważnym tu elementem, jeden z najważniejszych elementów, to jest właśnie działanie Pana Boga. Tak samo właśnie w życiu Mojżesza, w życiu Abrahama, ale tak samo w życiu Adama. Ja bym powiedział tak, że cały czas Pan Bóg działał przez tych ludzi, których wybrał, po to, żeby ludzie przez Jego działanie mogli Jemu zaufać, Panu Bogu. I właśnie wzmocnienie tej wiary, czyli wtedy, kiedy Pan Bóg
działał w ich życiu. Pokazuje swoją łaskę. Pokazuje, że On zawsze wyrywa tego człowieka z grzechu. Czy Adama, czy tak samo Abrahama, a tak samo Mojżesza. On go wynosi z tego, wyprowadza z tego grzechu i mówi: słuchaj, ja ciebie uratowałem. Dlatego, że właśnie tak działam. I widzisz, jak ja działam? To zaufaj mi. Zaufaj mi do końca. I właśnie ta wiara, to jest przez tą wiarę, Pan mówi: właśnie przez tą wiarę ja cię zbawiam. I mi się wydaje, że to jest ważny element, który potem dalej jest przekazany w Nowym Testamencie. Że lud Boży to jest ten lud, który ufa bezgranicznie Bogu. I widzi, że prawo Boga ma sens. Tylko, że właśnie przez to, przez działanie Boga w ludzie Bożym, dokładnie przez to prawo się spełnia. Bo jak mówiłem wcześniej, przez działanie Pana Boga my wzmacniamy wiarę, ale tak samo przez niej my przestrzegamy przykazania. I to jest niesamowicie istotne. I uważam, że nie możemy mówić o wyborze nas, jako lud Boży, bez Jego działania osobistego w nas. To jest niesamowicie ważny element, który potem tak samo, jak mówiłem wcześniej, kieruje do łaski. Ciekawe jest to, że Pan Bóg lubi wybierać słabych. Takich, którzy rzeczywiście sobie nie radzą. A tak zapytam przekornie, a są silni? No, nie, jak to się mówi, no na tym świecie oczywiście w sprawach sprawiedliwości takiej, no przed Bożym okiem to nie ma takich sprawiedliwych. Ale jeżeli chodzi o taką fizyczną przewagę, siłę, no to wiadomo, że to na tym świecie bywa bardzo różnie. Ale ciekawe jest to, że właśnie to się przemieszcza, jakby ta dobra nowina łaski przez całą historię i w czasach mojżeszowych i potem w Nowym Testamencie, że Chrystus zawsze miał dobre słowo dla tych, którzy byli słabi. I powiedział, dla takich jak wy to też jest powołanie i ta Ewangelia, lud Boży jest też dla was. Zobaczcie, tutaj mamy przepiękne słowa, które mówią i o łasce, i posłuszeństwie Bożym przykazaniom. Że Pan okazuje łaskę tym, którzy Go miłują i przestrzegają Jego przykazań. Nie ma czegoś takiego, że albo przykazania, albo łaska, bo jedno drugie wyklucza. Nie. Zresztą zobaczcie, tutaj nie czytamy, że przestrzegaj przykazań, bo sobie na coś zapracujesz. Nic takiego. Czytamy o ludziach, którzy szanują Boże wzorce sprawiedliwości, którzy nie chcą Boga obrażać, ale żyją tak naprawdę w Bożej łasce. I to z drugim się wiąże, bo gdyby chcieli żyć tylko w Bożej łasce i ta łaska by ich nie zmieniała, no to... Zresztą mamy historię ludu Bożego, który taką drogą poszedł, ale to nie jest dobry przykład. Na pewno nie do tego, żeby go doświadczać po raz kolejny. To jest ideał Boży. Właśnie dodatku taki element, że w świątyni, jak były przykazania w skrzynie przymierza, to zobaczcie, że nad przykazaniami była szekina, czyli przebłagalnia. Też mówi się, że było to nazwane jako łaska Boża. Czyli to był wspólny element. Przykazania z łaską. Same przykazania bez łaski nie mogą istnieć. Dokładnie tak samo łaska nie było potrzebne bez przykazania. My w mentalności grecko-rzymskiej zawsze dzielimy przykazania, czyli prawo, które jest doskonałe i też naszym pojęciem jest to, że ono jest niezależne. Natomiast w Starym Testamencie pokazane jest, że nie ma takiej możliwości. Jak jest przykazanie, jak jest prawo, to musi być ten, który prawo nadaje. Ten, który prawo nadaje, ma prawo do tego, żeby właśnie okazać tą łaskę. I w tym momencie Bóg jest ten, który okazuje swoją łaskę i to musi ze sobą współdziałać. Dlatego lud Boży, który jest wybrany, właśnie musi funkcjonować, musi istnieć tylko i wyłącznie w świetle tych dwóch elementów, czyli prawa i łaski. I kiedyś to pięknie apostoł Paweł podkreślił, kiedy nawiązał do słów ze Starego Testamentu. Ja je cytowałem. Uczynię z siebie naród wielki. I między innymi tam padały słowa, a w potomstwie twoim będą błogosławione wszystkie narody ziemi. I apostoł Paweł, mówię, po wielu wiekach zwraca uwagę, że kiedy jest tam mowa o potomstwie, to nie potomstwie w liczbie mnogiej, wszystkie wasze dzieci, wszystkie wasze pokolenia. Nie, tam jest powiedziane w liczbie pojedynczej. I apostoł Paweł mówi, a tym potomkiem jest Chrystus. No to już rzeczywiście Kościół starotestamentowy czyni Kościołem Chrystusa. Od początku wszelkie błogosławieństwa, które miały przypaść i Izraelowi, i innym narodom z tego powodu, że oni pójdą w świat,
czy w ogóle inni się dowiedzą przez nich o Bogu, to tak naprawdę wszystko dzięki Jezusowi Chrystusowi. To jest to źródło błogosławieństwa. Naprawdę myśl niesamowita, ale cały czas właśnie biblijna, podkreślająca, że Bóg tą samą drogą prowadził ludzi kiedyś i tą samą drogą prowadzi dzisiaj. Także jeżeli możemy przejść właśnie do tych elementów już nowotestamentowych, mówimy o Jezusie, mówimy o Jego Kościele, to zwróćmy uwagę, że no ktoś tutaj nawet dokonał takiego porównania. Ta sztafeta, ten bieg sztafetowy trwa. Pokolenie pokoleniu przekazuje tę pałeczkę, prawda? Biegną dalej. Ale zobaczcie, podkreślę to, co mówiłem. Nie ma tu ludzi idealnych. Ci ludzie cały czas mają mówić o Bożej sprawiedliwości i potrzebować Bożej sprawiedliwości, której im brakuje. No bo tacy jesteśmy, kiedy opuściliśmy raj. Aż tu nagle przychodzi ktoś, kto mówi o sprawiedliwości i jest sprawiedliwy. Czyli Jezus Chrystus przejmuje tę pałeczkę w tej sztafecie Bożego Kościoła na ziemi. Co takiego się dzieje, że jest sprawiedliwy, że tak go nazywamy? Jak żyje? Tak jak my? Żyje inaczej, żyje sprawiedliwie. No. I właśnie te obietnice złożone Abrahamowi realizują się właśnie w tym narodzie. Tak jak od początku został powołany Abraham do tego, żeby stworzyć ten naród, w którym będzie gdzieś zachowywana ta prawda o Bogu. Widzimy, że spełnia się ta obietnica w Jezusie Chrystusie, który jest w stanie wypełnić prawo doskonale. I w nim grzechu nie ma. W nim grzechu nie ma i dzięki niemu właśnie jest ta łaska, o której mówimy cały czas. Biblia mówi, że był posłuszny aż do śmierci, to do śmierci krzyżowej. Wiecie, jest źródłem sprawiedliwości, bo ci, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa, dostają niesamowity dar. Ja dzisiaj nie będę już cytował apostoła Pawła, który pokazuje nam, że mamy niesamowitą propozycję. Jesteś grzeszny? Chrystus stał się grzesznikiem za ciebie. On jest sprawiedliwy, więc tę sprawiedliwość daje tobie. I też na tym etapie moglibyśmy pomyśleć, że to wszystko jakby już rozwiązało problemy raz na zawsze, ale historia Kościoła chrześcijańskiego pokazuje, że ludzie są grzeszni dalej. Są grzeszni dalej. I nie wiem, czy ta historia Kościoła chrześcijańskiego jest lepsza niż historia starego Izraela. Nie chcę nawet tego porównywać. Przychodzi, zobaczcie, reformacja, światełko, coś nowego. Też nie wszystko poszło tak, jak powinno, chociaż było to dobre. I kiedy mówimy już o tym Kościele Jezusa Chrystusa, to chciałbym, żebyśmy skoncentrowali teraz główną uwagę swoją na tym Kościele, który w Biblii jest nazwany Kościołem Ostatków, opisanym w Apokalipsie. Zaczynaliśmy od Adama. Zwróćmy uwagę na ostatnią księgę Biblii. Jak tam jest opisany lud Boży, ten, no, który jest Kościołem Jezusa Chrystusa? Jakie ma cechy? Jest kilka tych cech. Można by było też się doszukiwać i oczywiście w Ewangeliach bardzo dobrych opisów i w listach apostolskich Pawła. Ale takim często cytowanym fragmentem jest fragment z Objawienia, czy też Apokalipsy 12 rozdziału i tutaj wiersz 17, który niejako jest taką wizytówką. I mówi dokładnie, co ma wyróżniać. No bo dzisiaj, no jakbyśmy jednak nie patrzyli, to chrześcijaństwo jest no, zbudowane, mamy około tak mniej więcej 2 miliardów chrześcijan i też czasami się pojawia pytanie, czy my no, wszyscy jesteśmy, no, mamy takie samo podejście. Dałby Bóg, żeby tak było. Biblia mówi tak, o tym ludzie wiernym ostatku, czyli o tych, którzy kontynuują po Noem, po Abrahamie, po Mojżeszu itd. I zawrzał swój gniewem na niewiastę i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie. Strzec przykazań Bożych, no już sobie dzisiaj powiedzieliśmy, że musi być to w absolutnej harmonii z Bożą łaską. Tak, że nie da się przestrzegać przykazań bez tej Bożej łaski, ale że standard jakby wierności temu, co jest napisane w Biblii na temat przykazań, że takie są napisane, taki jest Bóg
i postawienie tego, no powiedzmy, na jakimś powiedzenie, że Boże przekazania są dobre. Bo często się mówi, że to jest po prostu zwykłe prawo. A ta Boża dobroć, miłość, tak samo też i obejmuje właśnie przekazania. I wydaje mi się, że tak jak tutaj jest napisane, że lud Boży tych ostatków to jest lud, który pamięta o tym i strzeże tych przykazań, strzeże Bożej łaski, strzeże tego, co Bóg nam dał od początku. Zresztą po raz kolejny na ten temat jest powiedziane w 14 rozdziale Apokalipsy. I 14 rozdział mówi podobnie, ale dodaje pewną myśl jeszcze. Jak tam jest scharakteryzowany ten Kościół Chrystusa? Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa. Tu, jak zresztą już to wspomniano, mówiliśmy o przykazaniach Bożych, które przestrzegają przykazań Bożych. Natomiast wiary Jezusa tutaj jest istotne, no bo tu możemy powiedzieć, czy oni muszą mieć tą wiarę, którą miał Jezus, czy wiarę w Jezusa. Tak? Uważam, że i jedno, i drugie. Dlatego, że Jezus pokazał jako przykład, w jaki sposób trzeba ufać Ojcu. Tak samo zresztą my musimy ufać. Tak samo Jemu powinniśmy do końca Mu ufać. I w tym właśnie jest to całe wytrwanie właśnie świętych, czyli tych wybranych, którzy mają wiarę w Chrystusa. To jest bardzo, bardzo ważny element, to, że Pan Bóg zawsze ma swój lud wybrany. Zresztą jak zostało wspomniane, od Adama po tych ludów ostatków jest zawsze grupa ludzi, przez których Pan Bóg działa. I to jest ważne jest właśnie w całym tym, całej tej historii, że do Chrystusa wszyscy wierzyli, że ofiara, którą składali, reprezentuje ten Chrystus. Gdyby nie było Chrystusa, zresztą jak jest napisane w liście do Hebrajczyków, te wszystkie ofiary byłyby bez sensu. Dopiero w Chrystusie te wszystkie ofiary się urzeczywistniły. I tak samo, ale właśnie jedynie co różni ten nasz Kościół ostatków, to jest to, że jesteśmy po ofierze Chrystusa, gdzie my jesteśmy pewni. Owszem, oni też byli pewni, ale było zależne od ofiary Chrystusa. Natomiast my teraz jesteśmy pewni i Pan Bóg z o wiele większą mocą działa teraz, wśród nas, w ludzi ostatków. Ten Duch Święty, który Bóg obiecał, on działa teraz wśród nas. I to jest coś, co wyróżnia nas, coś, co jest niesamowite po tej ofierze właśnie Chrystusa. Zresztą widzimy, rozpoczynając od Zielonych Świąt, prawda? Kiedy Duch Święty się przelał się na tą resztkę, na ten lud, który był ludem Bożym. I to jest bardzo ważny element. Zobaczcie, Chrystus był, jak zostało wspomniane, Chrystus był bez grzechu, nienagany. I to jest też istotne, bo zobaczcie, jak mówiłem na samym początku Adamie i Ewie, przecież szatan ich skusił, jako oni, którzy byli też wtedy nienagani, do coś, co do końca w naszym rozumieniu niby nie było grzechem, prawda? Bo on skusił ich do atrybutów Bożych, bycie jak Bóg. Ale mamy pragnienie nas samych, bycie jak Bóg. Tak? Tylko, że Adam to wykorzystał i nie skusił człowieka nie w charakterze Bożym, który jest święty, ale właśnie w atrybutach, czyli bycie Adama, Boga, który był wszechwiedzący. I mi się wydaje właśnie, że tak samo ten Chrystus, który też tak samo był doskonały, jak też opisuje apostoł Paweł, przetrwał, czyli nie zrobił tego grzechu i nie został skuszony przez szatana. I cały czas pokazane jest, że Chrystus jest ten, który nie da się grzechowi. I właśnie w Nim, przez wiarę, jak jest napisane, w tego Jezusa, to w tym jest zwycięstwo. Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa. Ale zwróćcie uwagę, że w całym tym opisie jest powiedziane, że ci aniołowie, którzy między innymi to powiedzieli, mówią, że głoszona jest wieczna Ewangelia, wieczne, czyli tak. Ta sama. Tak jest. Tam jest też element sądu, który ma nastać i przestrzeganie przykazań Bożych i wiara Jezusa Chrystusa. Wiecie, kiedy przyjrzymy się temu ludowi Bożemu, Kościołowi Jezusa Chrystusa w różnych wiekach, to ci, którzy naprawdę byli przez Boga akceptowani, tak samo byliby scharakteryzowani. I to jest właśnie ta niezwykła myśl. Myślę, że nasze rozważanie dobiegło do końca i chciałbym, żebyśmy je zakończyli, żebyśmy też się mogli pomodlić, podziękować Bogu za naprawdę bardzo ważne myśli, które pokazują, że Bóg jest stały, niezmienny, a my tak naprawdę bierzemy udział w dziele, które trwa od momentu, kiedy Bóg ten świat stworzył. Może tak. Z Ewą, pomodlimy się na koniec. Nasz drogi Panie i Boże,
Dziękujemy Tobie za Twoje słowo, za te myśli, które tutaj słyszeliśmy, które rozważaliśmy. Za Twoje, Panie, prowadzenie, za to, że w taki sposób prowadzisz dzieje tej naszej ziemi, że zawsze okazywałeś łaskę, że chciałeś być blisko ludzi i dziękujemy za to, że i teraz tak działasz. Chcemy, Panie, abyś dawał nam dobre myśli i takie życie, gdzie naprawdę będziemy Tobie wierni i całym sercem przelgniemy do Ciebie. Prosimy o takie działanie w naszym życiu. W imieniu Jezusa. Amen. 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 Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas, wspólne rozważanie. Wszystkim widzom tego programu chciałbym też podziękować za wspólny spędzony czas i udział w tym rozważaniu. Zapraszając oczywiście na kolejne, które będzie miało miejsce, a tematem kolejnego rozważania będzie Królestwo Chrystusa i prawo. Cały czas obracamy się wokół Bożego prawa, ale dzisiaj mówiliśmy o Kościele Chrystusowym. Teraz będzie o Królestwie Chrystusa. Trochę pokrewny temat, ale zobaczymy, jak bardzo nam to poszerzy zrozumienie tego niezwykłego zagadnienia. Jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia.